Wiele już mówiłem o pojedynczych, czy też seryjnych morderstwach, ale groźba, jaką otrzymali do rąk jeleniogórscy milicjanci, była na swój sposób wyjątkowa, choć lepiej by ją było nazwać niecodzienną. W historii próżno szukać podobnych spraw, za którą stałby zwykły obywatel, a zagrożonych byłoby tak wielu. Redaktor gazety w czasie braku ciekawych tematów, które mógłby poruszyć w nowym wydaniu, nie mógł się spodziewać tak nośnej i wręcz historycznej dla czytelników historii. Ale o szczegółach powiem za moment. Witam, nazywam się Dawid Wojtas. Zapraszam do odsłuchania odcinka pod tytułem Psychopata Ciemności. Pisze do Was morderca tysięcy ludzi, którzy nie wiedzą jeszcze, jaki los chce im zgotować. Oni jeszcze żyją, cieszą się latem, miłością, sukcesami, które osiągają, młodością bądź też spokojną starością. Jestem młodym, niespełna 22-letnim człowiekiem, którego życie zmieniono w piekło. W piekło porażek, rozczarowań i upokorzeń. Mieszkańcy mego miasta są przyczyną tego wszystkiego. O, nie wszyscy. Garstka zaledwie. Lecz w myśl zasady odpowiedzą wszyscy za jednego. Zdaję sobie sprawę z tego, jak nieludzki, ohydny ma być mój czyn, ponieważ nic nie mam już światu do powiedzenia, oprócz słów pełnych jadu i nienawiści. Nic do ofiarowania. Chcę się mu zrewanżować w podobny sposób, w jaki on potraktował mnie rękami istot zamieszkujących. Nie chodzi mi o sławę nawet, sławę niechlubną. Chcę pozostać w cieniu swojej zbrodni. Tylko tak można bowiem nazwać wrzucenie do przepompowni miejskich wodociągów 1,5 kg czystego cyjanku potasu. Napis na opakowaniu 50-kilogramowego pojemnika, w którym był przechowywany, brzmi: cyjanuro di potasso. Produkt pochodzi ze słonecznej Italii i z rządzeniem losu zgasi słońce w oczach tych, którzy w dniu 31 lipca odkręcą kurki swych kranów, aby zużytkować chłodną i orzeźwiającą wodę spod górskich strumieni. Nadszedł w końcu czas, aby wyjawić nazwę miejscowości, chyba że stempel pocztowy wcześniej to zdradził. Otóż jestem mieszkańcem Jeleniej Góry i wy również padniecie ofiarą mego występku. Data jest oczywiście fikcyjna. Muszę się liczyć z tym, że będziecie usiłowali walczyć o życie swoje i innych. W gruncie rzeczy nic nie macie, z wyjątkiem informacji, które celowo i dobrowolnie sam wam podsuwam. Mój plan polega bowiem na wywołaniu najpierw paniki, na postawieniu następnie na nogi całego aparatu Służby Bezpieczeństwa Publicznego. A dopiero, gdy nasycę swój zbrodniczy umysł efektami przeze mnie wywołanymi, dokonam dopiero swego zbrodniczego dzieła. Zginę również, lecz w tym wypadku sam o tym zdecyduję. A nastąpi to dopiero wówczas, gdy nagłówki gazet całego świata doniosą o moim czynie. Oczywiście bez podania nazwiska sprawcy całego kataklizmu. Dzień żałoby ludzi tego kraju będzie równocześnie dniem mojego triumfu. Szkoda, że jedynego i ostatniego zarazem. Nie, nie o zakład czy żart tu chodzi. To, co piszę, jest niestety smutną prawdą. Czy mój list przejdzie wobec bez echa i zostanie wyrzucony do kosza, czy też podjęte zostaną jakieś kroki celem zapobieżenia katastrofie? Nic nie zmieni stanu rzeczy. Obmyślałem miesiącami całą rzecz. Zaręczam wam, że wziąłem dosłownie wszystko pod uwagę. Na przykład to, że MO będzie usiłowała wykryć autora listu lub też zabezpieczyć całą sieć kanalizacji we wszystkich punktach, w których możliwy byłby podobny sabotaż. Ubytek trucizny również nie został i nie zostanie dostrzeżony, ponieważ ten ubytek uzupełniłem substancją o podobnych właściwościach fizycznych. Została ona zresztą już zużytkowana. Źródła, skąd pochodziła, ani czasu jej zaginięcia również nikt nie będzie w stanie określić. Pozostaje wam wobec tego tylko oczekiwanie na ponury finał mojej działalności. Biorąc pod uwagę wszystko, nie wykluczyłem też możliwości wyniknięcia obiektywnych przeszkód, które mimo wszystko nie pozwolą mi na wykonanie mego zamierzenia lub przynajmniej je opóźnią.
Rozproszyłem szereg wariantów na wypadek takiej ewentualności, nie pomijając i nie lekceważąc najbłahszych nawet szczegółów. Konsekwentnie z zimną, logiczną premedytacją wykonam swój plan. Plan unicestwienia życia na szczeblu wysoko zorganizowanej substancji bujałkowej. To zemsta za to, co spotkało mnie od ludzi. Szkoda, że zniszczeniu ulegną również jednostki wartościowe. Ale nie mam innego wyjścia. Moim powołaniem było do tej pory czynienie dobra. Rozczarowałem się jednak do życia. Znienawidziłem rodzaj ludzki. A gdy straciłem ostatnie złudzenia, moją obsesją stało się niesienie zła. Całe tomy mógłbym nasycić zwątpieniem, rozpaczą i bólem człowieka, którego zgubili ludzie. Z głębokiego humanizmu, którym przesiąknięta była moja jaźń, stworzyliście osobowość potwora. Najniższe instynkty doszły do głosu, aby przy pomocy zmobilizowanej do granic możliwości inteligencji, połączonej w dodatku z twórczą wyobraźnią, wybuchnąć eksplozją zła i nienawiści. Nieszczęsna ojczyzno, nie potrafisz widać pielęgnować swoich dzieci w sposób, na jaki one zasługują. Hołubisz tych, którzy nie są tego warci, podłych, nędznych egzystencjalistów. Odtrącasz zaś i skazujesz na wegetację takich, których racją by tu było i jest zachowanie człowieczeństwa. Udowadnianie światu, że są świadomi i zasługują na miano Homo sapiens. Czekajcie więc na to, co musi nastąpić, aby było przestrogą dla tych, co pozostaną, aby istnieć. Godzina sądu wybiła. Per aspera ad astra. Podpisano: psychopata ciemności. Jest to list dostarczony 31 lipca 1973 roku do redakcji tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Anonimowych listów z ciekawymi tematami pojawiało się w redakcji sporo. Zazwyczaj były to mało poważne historie lub takie, których poważnie nie dało się traktować. Jednak wszystkie profilaktycznie były kierowane w ręce milicji. W tym przypadku jest to przerażająca wiadomość, zarazem napisana w taki sposób, że wydaje się żartem. Służby musiały jednak potraktować ją poważnie, traktując autora jako przypuszczalnego terrorystę. Nie pozostawił żądań, słowami wzbudził strach i niepewność służb, stawiając ich w trudnym położeniu. Groźba wydawała się abstrakcyjna. Nieznana osoba lub grupa wzięła na cel otrucie 75 tysięcy ludzi w sposób, jaki nikt by się nie spodziewał. Z pierwszych szacunków i obliczeń sanepidu słowa autora listu, jak sam siebie nazwał, psychopaty ciemności, miały pokrycie z rzeczywistością i taka ilość cyjanku wpuszczana do miejskich wodociągów sprawiłaby stężenie na poziomie 3000 mg na litr wody, co stanowi 25-krotne przekroczenie śmiertelnej dawki trucizny. Śledczy zamarli. Groźba wydawała się jeszcze bardziej realna. Szybko stworzono grupę śledczą przeznaczoną do rozwiązania tej sprawy. Na czele stanął Kazimierz Angielski i porucznik Stefan Saczkowski. Po kilku godzinach na komendzie pojawili się oficerowie z Wrocławia, którzy przejęli sprawę. A byli to kapitan Stefan Jędrzejczak, kapitan Bolesław Rudawski i porucznik Ewa Martyna, którzy stworzyli własną grupę dochodzeniową, którą kierował Stanisław Kowalczyk, zastępca jeleniogórskiego komendanta do spraw służby bezpieczeństwa. W pierwszej kolejności służby zajęły się zabezpieczeniem ujęć wody. Razem było ich 6. 3 z nich były prawidłowo zabezpieczone i dozorowane. Pozostałe 3 jednak były podatne na ingerencję osób trzecich. Jedne mieszczące się w lesie, do tego zabezpieczone zaledwie pokrywami i kłódką, co oczywiście nie stanowiło problemu dla potencjalnego truciciela. Teren natomiast pod odsłoną nocy stawał się idealny dla cichego zamachu na życie tysięcy mieszkańców. By woda z tego ujęcia pojawiła się w kranach, wystarczyło zaledwie 3,5 godziny. Po drodze oczyszczana w wieży ciśnień, która to również nie była stale dozorowana. Miejsce to było zautomatyzowane i jedynym zadaniem pracowników była kontrola działania mechanizmów.
W miejscu tym znajdował się również komin wentylacyjny, gdzie wrzucony pakunek wpadłby prosto do wody. Nie posiadali laboratorium. Potencjalna trucizna nie zostałaby zauważona wystarczająco szybko. Inne zagrożone ujęcie, co prawda miało całodobową obsługę, jednak czerpało wodę wprost z rzeki. Wystarczyło coś do niej wrzucić, by pojawiło się w wodociągach. Również nie posiadali własnego laboratorium. Stąd woda w kranach pojawia się po około 2 godzinach. Ostatnim zagrożonym ujęciem, zarazem najbardziej narażonym na atak truciciela, umiejscowiony był w budynku o fatalnym stanie technicznym. Drzwi i okien próżno szukać. Miejsce nie było dozorowane. Każdy mógł wejść i zrobić wszystko, na co tylko miał ochotę, bez szans na spotkanie pracowników. Jest to wręcz wymarzone miejsce dla autora listu. Natychmiast został odłączony dopływ wody do sieci miejskiej. Wznowiono dopływ po wykonaniu niezbędnych zabezpieczeń kilka dni po odkryciu zaniedbań. Do operacji włączono kilkudziesięciu milicjantów w celu dodatkowego dozoru potencjalnych miejsc ataku, z nadzieją ujęcia domniemanego sprawcy całego tego zamieszania. By jeszcze bardziej zminimalizować ryzyko zatrucia, postanowiono utworzyć prowizoryczne jednostki badawcze przy ujęciach, co niestety spowodowało czasowe odłączenie mieszkańców od wody w celu przeprowadzenia koniecznych testów. W czasie zabezpieczania ujęć wody zajęto się analizą listu. Zwrócono uwagę na czas nadania wiadomości. Dostarczona została tuż przed rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Możliwym była prowokacja polityczna, co wzięto pod uwagę. Jednak szybko też porzucono ten trop. Szybko dało się określić wskazówki, jakimi trzeba było się kierować, by odnaleźć autora jeleniogórskiej groźby. Trucizną określoną w liście miał być cyjanek. Natychmiastowo starano się określić, jakie przedsiębiorstwa prywatne i państwowe mają dostęp do tego materiału. Ustalono kilkadziesiąt takich miejsc, a wiele z nich posiadała jedynie znikome ilości trucizny. Skupiono się na tych zakładach, w których można było wynieść 1,5 kg, co trudno byłoby zauważyć. Ilości, jakimi dysponowały przedsiębiorstwa, oscylowały od 32 do 200 kg cyjanku. W jednym z nich wszczęto odrębne postępowanie mające ustalić, czy 50 kg tej substancji zostało zniszczone. Pojawiły się wątpliwości, czy aby na pewno procedura została wykonana. W 2 zakładach ustalono, że trucizna została skradziona. W jednym z nich pracownik wykradł cyjanek w celu otrucia psów sąsiada. Od początku wskazywano go na sprawcę, jednak nie udało się ustalić, jak tego dokonał. Gdy wyszła na jaw kradzież, postępowanie zostało wznowione. W 2 przypadku mężczyzna nie był w stanie określić, w jakim celu zabrał cyjanek. Była to mała ilość i udało się ją odnaleźć. Podczas kontroli wskazywano na nieprawidłowości przechowywania substancji w sposób zagrażający życiu pracowników. Odnaleziono również zamknięte miejsce, w którym wcześniej były używane substancje niebezpieczne. Z pomieszczenia, gdzie przechowywano te materiały, śledczy musieli się wycofać. Groziło to utratą zdrowia, a nawet życia. Worki i pojemniki nie były zabezpieczone, a w powietrzu dało się wyczuć chemikalia. Brakowało oznaczeń poszczególnych substancji. Pomieszczenie nie było nawet zamknięte. Po odnalezieniu potencjalnego źródła trucizny skupiono się na słowach zawartych w liście. Substancja miała pochodzić z Italii, cyjanuro di potasso. Zaczęto sprawdzać pochodzenie cyjanku w każdym z zakładów, jednak obecnie zakłady sprowadzały go ze Związku Radzieckiego. Po przeprowadzeniu audytu nie doszukano się nieprawidłowości w posiadanej ilości cyjanku w zakładach państwowych. W przedsiębiorstwach prywatnych natomiast rozbieżności były spore i możliwym było regularne wyprowadzanie małych ilości, co dawało szansę na zgromadzenie 1,5 kg substancji przez pracowników. 7 sierpnia laboratorium sanepidu zawiadomiło komendę o wykryciu w ujęciach wody cyjanku. W jednym było to 0,05 mg, w drugim 0,007 mg. Rozważano odcięcie wody od miasta, jednak nikt się nie zdecydował na taki ruch.
Poproszono o przeprowadzenie badań ekspertów z Zakładu Kryminalistyki Komendy Głównej MO w Warszawie, którzy byli w posiadaniu znacznie lepszego sprzętu. Woda została przebadana ponownie. Ku zdziwieniu wszystkich, okazała się czysta. W trakcie trwania dochodzenia ponownie przeprowadzono obliczenia możliwego stężenia trucizny w miejskich wodociągach, co spowodowało zdumienie śledczych, którzy od tego momentu polegali głównie na swoich specjalistach, nie ufając już w wielkiej mierze pracownikom sanepidu. Tym razem wyliczenia były zgoła inne. Stężenie miało wynieść maksymalnie 4,15 mg na litr wody. Przypomnę, że dawka śmiertelna wynosi 120 mg na litr. Woda była chlorowana, a sam cyjanek jest neutralizowany przez dwutlenek węgla. W związku z tym, jednym, a zarazem największym zagrożeniem dla mieszkańców, mogło więc być rozwolnienie, co, jak się domyślacie, zupełnie zmienia skalę problemu. Porozmawiajmy teraz o profilu psychologicznym przedstawionym przez ekspertów po analizie listu. Nie została stwierdzona żadna choroba psychiczna autora. Zarazem nikt jej jeszcze nie wykluczył. Przypuszczalnie pisał wiadomość pod wpływem alkoholu bądź innej substancji odurzającej. Wiek został oszacowany w zakresie 20-40 lat. Po analizie pisma założono, że autor ma wykształcenie średnie techniczne lub niepełna wyższe. Pisownia miała wzór techniczny. Wiadomość była przepisywana, nie dopatrzono się w niej żadnych błędów. Znajomość terminów i zakresu działania MO i SB mogła świadczyć o tym, że śledczy mają do czynienia z byłym tajnym współpracownikiem lub osobą pokrzywdzoną przez wymienione służby. Pomysł przeprowadzenia zamachu na życie mieszkańców mógł zaczerpnąć z literatury bądź filmów kryminalnych. Analiza wskazała, że autor nie musi być mieszkańcem Jeleniej Góry. Mógł przebywać w mieście czasowo, na przykład w sanatorium, w którego sąsiedztwie przypuszczalnie został wysłany anonim. Może o tym świadczyć znaczek, który sprzedawano w zaledwie 4 kioskach. Jeden był usytuowany w okolicy sanatorium. Rozważano również przynależność autora do środowiska hippies, narkomanów lub homoseksualistów będących pod wpływem środków odurzających lub w okresie przeżywania stresów. Przynależności doszukiwano się również w środowiskach akademickich. Zaczerpnięta fraza per aspera ad astra znajduje się w podręczniku do łaciny Schola Latina z roku 1953. Śledczy, analizując list, skupili się na charakterze pisma. Sprowadzono grafologów, jednak zakres możliwej tożsamości, psychopaty ciemności, spowodował konieczność przeszkolenia śledczych w zakresie wyłapywania charakterystycznych cech pisma autora. Sprawdzono byłych i obecnych pracowników SB, uczniów, którzy nie zdali matury w ostatnich latach, 370 osób, które nie dostały się na studia, pracowników uczelni. Zostały zbadane listy anonimów dostarczonych do redakcji Nowin Jeleniogórskich. Sprawdzono również obecnych, jak i byłych pracowników przedsiębiorstw, gdzie użytkowano cyjanek. Do zbadania w sumie było ponad 2000 próbek pisma. W związku z szeroko zakrojonym śledztwem przeprowadzono rewizję w kilkudziesięciu mieszkaniach. Sprawdzono 120 recydywistów i 40 melin w mieście. Dzięki tej operacji zatrzymano kilka poszukiwanych osób i wykryto kilkanaście przestępstw. W związku ze śledztwem i przeprowadzonymi rozmowami z mieszkańcami, gdzie powody wskazywane przez ludzi były błahe, jednak należało prześwietlić każdą z podanych osób. Matysiak, Martynowicz, Murawa, Bozański, Kuraszko. Po wnikliwym sprawdzeniu nie wskazano autora listu. Powiadają, że najtrudniej złapać tego, który jest tuż pod nosem. Stąd kolejnymi osobami do weryfikacji byli pracownicy redakcji Nowin Jeleniogórskich. W tamtym czasie nie było ciekawych tematów do opisania w gazecie, więc mógł przyjść do głowy pomysł stworzenia takiego tematu, by móc się wybić na przerażającej historii. Jednak i tym razem był to ślepy strzał. 16 sierpnia postanowiono zamieścić wiadomość do psychopaty ciemności,
w nowym wydaniu Nowin Jeleniogórskich o następującej treści. Uwaga! Pokrzywdzony autor listu kierowanego z Cieplic do redakcji Nowin Jeleniogórskich w dniu 29 lipca bieżącego roku, podpisujący się Psychopata Ciemności, proszony jest o skontaktowanie się z redakcją w sposób dla autora najdogodniejszy, celem ustalenia formy udzielenia pomocy w osobistych kłopotach. Czekali kilka dni, jednak nikt nie odpowiedział na wiadomość. Nikt się nie zgłosił, byli w martwym punkcie. Sprawdzili wszystko, co mogli, choć jeszcze trwała analiza próbek grafologicznych. Poza poszukiwaniem pasujących cech nie mieli dosłownie nic. Wykrycie autora listu było priorytetem. Przyjezdni funkcjonariusze z Wrocławia nie wracali do domu od czasu rozpoczęcia dochodzenia. Atmosfera stawała się nerwowa. Odwołano urlopy. Nadgodziny były na porządku dziennym. W związku z tym zezwolono na zakup papierosów i kawy w ramach kosztów operacyjnych, co poprawiło nastroje. Jednak nadal nic nie przybliżało do złapania potencjalnego terrorysty. Do czasu. W tym miejscu muszę wspomnieć, że są dwie wersje wydarzeń, jak trafiono na ślad autora listu. Jedna mówi o ponownym przeszukaniu zakładów użytkujących cyjanek, gdzie śledczy Stanisław Kotyla natknął się na pustą beczkę z napisem Cyanuro di Potasso. Po analizie byłych pracowników rzuciło mu się w oczy nazwisko Sarna Radosław. Dane zostały zmienione. Pracował krótko, od czerwca do lipca 1971 roku. O tym mężczyźnie rozmawiano na naradach. Był pacjentem poradni zdrowia psychicznego przy szpitalu MSW. Sprawdzono charakter pisma podejrzanego z podania o pracę. Wydawał się bardzo podobny. Nie czekając i bez nakazu udał się do miejsca zamieszkania Sarny. Nie zastał go. Jednak mama Radosława wpuściła funkcjonariusza do środka. Pokazała również pokój syna. W jednej z szuflad odnalazł list z pogróżkami, napisany w podobny, charakterystyczny sposób. Podejrzenie odnalezienia poszukiwanego autora wzrosło. Gdy tylko Radosław wrócił do mieszkania, po rozmowie z milicjantem przyznał się do napisania i wysłania listu pod pseudonimem Psychopata Ciemności. Nie stawiał oporu. Druga ma w sobie mniej przypadkowości. Mówi ona o tym, że jedna z pobranych próbek pisma posiadała cechy charakterystyczne do autora listu. Te dwie teorie łączy jedno. Śledczym, który aresztował Radosława Sarnę, był Stanisław Kotyla. Pomówmy teraz o samym życiu Psychopaty Ciemności i powodach napisania tak przerażającej groźby, która postawiła jeleniogórskie i wrocławskie służby na nogi. Radosław wraz z matką i ojczymem, z którym nie miał najlepszych relacji, mieszkał na parterze wygodnego domku. Piętro wyżej mieszkała rodzina awanturnicza, a raczej jeden z członków rodziny wyróżniał się pod tym względem. Był to ojciec rodziny, alkoholik. Pewnego dnia obie rodziny zostały przemieszczone do niewielkiego mieszkania, gdzie dla swojego użytku każda z rodzin miała jeden pokój. Łazienka, kuchnia i trzeci pokój były wspólne. Radek był w tamtym czasie w podstawówce i źle znosił ciągłe awantury i wrzaski docierające z pokoju obok. Prośby, wnioski i starania Teresy, matki Radka, nie zmieniały nic. Nikt nie chciał lub nie mógł im pomóc. To był trudny czas dla rodziny. Za chlebem Teresa była zmuszona wyjechać do Czechosłowacji, zostawiając swojego syna z ojczymem. Nie odbiło się to dobrze na zdrowiu psychicznym Radka. Młody chłopak tak ciężko znosił tę sytuację, że został wysłany na obserwację do poradni zdrowia psychicznego. Nie stwierdzono tam choroby psychicznej. Zalecano jedynie zmianę środowiska. Gdy dzieci dowiedziały się o pobycie chłopca w poradni, nazywały go wariatem, wyśmiewały go i szydziły z niego, co oczywiście pogłębiło problem i jego izolację od rówieśników. Następne lata nie były wcale lepsze. Po zmianie szkoły oceny z różnych przedmiotów wskazywały, że Radek będzie musiał klasę powtarzać, co spowodowało porzucenie szkoły, by następnie rozpocząć naukę i kończyć ją po kilku miesiącach. Scenariusz się powtarzał, aż do 1969 roku,
kiedy to został złapany podczas włamania do szkoły rzemiosł artystycznych w celu kradzieży szlifierki. Dostał za to 2 lata w zawieszeniu. Następne lata spędzał na szukaniu pracy, którą rozpoczynał i kończył podobnie jak szkoły. W każdym z zakładów wytrzymywał maksymalnie kilka miesięcy. Tylko czy aby przypadkiem te sytuacje ze szkołami i pracą nie wyglądają dziwnie? Jest powód, dlaczego porzucał stałe miejsca swojej nauki i pracy, a był to zwykle wstyd. W szkole był to wstyd na temat swojego pobytu w poradni psychiatrycznej. W pracy natomiast, gdy współpracownicy dowiadywali się o usiłowaniu kradzieży szlifierki przez Radka, ten kończył swoją historię w danym zakładzie. W 1972 roku spróbował swoich sił w wojsku. Jednak bardzo szybko doszło do pewnego incydentu. Jeszcze przed stawieniem się w jednostce spotkał kilku młodych mężczyzn, którzy to chcieli ich uczcić przynależność do tej samej jednostki. Zakupili alkohol, wsiedli do pociągu. W pewnym momencie po kilku głębszych z przedziału wyszedł Radosław, by zaczerpnąć świeżego powietrza. Z zeznań poborowych wyglądało to tak, że wyszedł i nie wrócił. Nikt za nim nie poszedł, a sam Radek został z następnego dnia odnaleziony na nasypie obok torów. Nie zostało ustalone, czy ktoś go wypchnął, czy sam skoczył lub wypadł z jadącego pociągu. Trafił do szpitala potłuczony. Doznał również szoku urazowego. W szpitalu lekarze zauważyli antyspołeczne zachowanie Radka, nieufność do ludzi i niechęć w zawieraniu znajomości. Po tym zdarzeniu zaczął pisać listy do dawnych znajomych, których cenił. Do swojej byłej dziewczyny, która to wyjechała na wycieczkę, poznając innego mężczyznę i komunikując Radkowi, że to jej nowy chłopak. Radek w listach prosił ją o powrót. Gdy to nie skutkowało, zaczął grozić jej śmiercią. Po tym wszystkim znienawidził ludzi i świat. Twierdził, że wszystko, co go spotyka, jest winą innych. W sobie nie wypatrywał problemu, choć wiedział, że nie zachowuje się normalnie. Pojawiały się konflikty ze starymi znajomymi. Coraz bardziej się separował, nie odnajdywał dobra w świecie i w ludziach. Pewnego dnia wyraz niezadowolenia przelał na papier. Był to list, w którym podpisał się jako psychopata ciemności. Wiedział z powieści kryminalnych, że istotne są odciski palców. Dlatego też wytarł list, by zatrzeć swoje ślady. Do koperty kartkę wstawiał pinsetą. Nie zaklejał również koperty za pomocą śliny, jak to często ma miejsce, ale starannie zwilżonym pędzelkiem ją zakleił. List ten był jeszcze w jego posiadaniu dobrych kilka dni. Miał wątpliwości, czy chce go wysłać, i pozostawało pytanie, gdzie go adresować. Któregoś dnia do jego rąk trafiło wydanie gazety Nowin Jeleniogórskich. W tej chwili wiedział, gdzie wysłać, a niczego nieświadomy kolega, który tego dnia odwiedził Radka, wysłał list na jego prośbę, choć oficjalnie w środku miało się znajdować rozwiązanie krzyżówki. Za całe zamieszanie związane ze sprawą, poniesionych ogromnych kosztach spowodowanych szeroko zakrojonymi poszukiwaniami i śledztwem, 3 stycznia 1974 roku Radosław Sarna otrzymał karę 18 miesięcy pozbawienia wolności. Tak kończy się ta historia, która gdyby doszła do skutku, swą skalą poruszyłaby świat. Na szczęście był to tylko i wyłącznie wybryk pewnego młodego będącego w rozsypce człowieka, który jednak niecelowo sprawił, że milicjanci ujęli kilku poszukiwanych kryminalistów. Udaremnili kilkanaście przestępstw kryminalnych. Skontrolowali zakłady użytkujące niebezpieczne chemikalia. Zabezpieczyli ujścia wody dostarczane do mieszkańców. Jednak nie myślcie, że popieram takie zachowania i wysyłanie gruźb. To, że ta sprawa posiada pozytywne aspekty, nie znaczy, że można umniejszyć czy zapomnieć o czynie, który mógł spowodować śmierć tak wielu ludzi. Podobnie sprawa się ma z anonimowymi informacjami o bombie w szkole, czy innych publicznych lub prywatnych miejscach, gdzie przebywają ludzie, o czym się co jakiś czas w mediach słyszy. Jak to mówią, po prostu zawsze jest druga strona medalu. W tym przypadku dodatkowo skupiono się na zabezpieczeniach miejsc wrażliwych, co trzeba zaznaczyć jako plus. Jednak minusy takich spraw są o wiele poważniejsze i zazwyczaj nie warte plusów, jakie można w ten sposób osiągnąć.
Dziękuję za wysłuchanie odcinka, za wszystkie polubienia i komentarze. Jeśli macie jakieś sugestie dotyczące podcastu, czy też tematów, jakie chcielibyście usłyszeć, zapraszam do dyskusji w komentarzach. Pozdrawiam i do następnego.